Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek poradnika gracza. Ten odcinek poświęcony będzie w całości myszkom laserowym. Podpowiem Wam, na co zwrócić uwagę, wybierając laserową myszkę dla gracza. Zaproponuję Wam także kilkanaście własnych typów w kilku kategoriach cenowych. Jak pamiętacie, poprzednie poradniki były o myszkach optycznych oraz o podkładkach. Dowiedzieliśmy się o tym już sporo informacji, natomiast co warto wiedzieć o myszkach laserowych? Sensory laserowe są bardziej precyzyjne, mniej wybredne co do podkładek, praktycznie działają na każdej podkładce. Przy okazji też bardzo dobrze sprawdzają się przy wyższych wartościach DPI. Dlatego myszki laserowe szczególnie polecić mogę graczom Hisense, grającym na wysokich wartościach DPI w dynamiczne gry. Wadą sensora laserowego jest to, że jest po prostu droższy i na taką myszkę musimy już wydać troszeczkę więcej pieniędzy niż w przypadku myszek optycznych. Na początek warto zastanowić się nad kilkoma rzeczami. Przede wszystkim, w jakie gry najczęściej gramy, ile chcemy wydać na taką myszkę, jakiej podkładki będziemy używać do tej myszki oraz jaka jest wielkość naszej dłoni i preferowany chwyt. Odpowiadając sobie na te wszystkie pytania, będziemy mogli dobrać odpowiednią myszkę dla siebie. Dla mnie osobiście, poza takimi zaletami jak dużą ilością przycisków, dobrym sensorem laserowym, podświetleniem i innymi przydatnymi rzeczami, bardzo ważny jest komfort, czyli po prostu, żeby ta myszka dobrze leżała nam w dłoni, żeby wygodnie nam się nią operowało. Chodzi o to, żeby po kilku godzinach użytkowania nie odczuwać żadnego dyskomfortu. Tak więc wybierajcie rozważnie pod własne preferencje chwytu i pod wielkość dłoni. Jeśli chodzi o sensory laserowe, w tej chwili na rynku są dwa topowe modele. Chodzi tutaj o Avago 9500 oraz wyższy, bardziej zaawansowany model Avago 9800. Te sensory są sprawdzone, są polecane i przez różne redakcje, przez testerów, także są polecane przez samych graczy jako dokładne, pewne i sprawdzone sensory. Natomiast na rynku pojawia się coraz więcej sensorów laserowych konkurencyjnych, mniejszych firm, a także duże firmy po prostu robią swoje sensory laserowe, chociażby Rokat. Dobrym przykładem takich alternatywnych sensorów jest chociażby sensor Vipro, który został zastosowany w myszkach firmy Rappu, chociażby w testowanej przeze mnie myszce Rappu V900. Sensor naprawdę dokładny i wart polecenia. Dlatego pod uwagę bierzemy także myszki z innym sensorem niż Avago 9500 czy 9800. Takie myszki Wam również zaproponuję. Tak więc zaczynamy już z konkretnymi propozycjami. Zapraszam Was do dalszego oglądania tego poradnika. Witajcie, z tej strony Marcin. Jeśli chcecie zobaczyć więcej recenzji poradników w moim wykonaniu, znajdziecie je na moim kanale. Wystarczy kliknąć napis subskrybuj. Zapraszam! Dobre, a tanie, czyli myszki do 100 zł. Tracer Transformer. Prawdopodobnie najtańsza myszka laserowa na rynku. Kupić ją można za jakieś 50 zł. Największa zaleta tego modelu to cena i możliwość regulacji wagi ciężarkami. Oczywiście za taką kwotę nie ma co spodziewać się, że myszka wytrzyma kilka lat grania. Mysz posiada 6 przycisków i 4 wartości DPI. Najwyższa to 3400. Sensor też nie należy do najlepszych. Warta polecenia jedynie najbardziej oszczędnym miłośnikom laserów. Hama Urage Evo. Moim zdaniem genialna i nieco niedoceniona myszka niemieckiego producenta. Kupić ją możemy już za 80 zł. Myszka jest bardzo solidnie wykonana. Kształtem przypomina znany model Bloody V5, jednak wykończona jest błyszczącym plastikiem i podświetlana na niebiesko. Posiada 6 przycisków i precyzyjny sensor o wartości 3200 DPI. Atutem są także przełączniki firmy Omron pod przyciskami, zapewniające dużą ilość kliknięć. Tracer Sniper. Najtańsza myszka z sensorem Avago 9500. Sensor jest precyzyjny i osiąga wartość nawet 6000 DPI. Myszka jest wygodna i dość dobrze wykonana. Posiada podświetlane elementy. Łącznie ma aż 9 programowalnych przycisków i dodatkowe ciężarki, pozwalające dostosować wagę myszki. Bez wątpienia ta mysz jest idealnym przykładem, że da się połączyć dobry sensor i przyzwoite wykonanie z rozsądną ceną. Myszki dla wymagających. Modele od 100 do 200 zł. Hama Ice Dragon. Oryginalna myszka za około 130 zł. Wyróżnia ją ciekawy design i biały kolor. Producent wyposażył ją w sensor osiągający wartość 3400 DPI.
Przyciski skrywają w sobie przełączniki firmy Omron, co jest ogromną zaletą. Myszka posiada 6 przycisków i dobrze leży w dłoni, dzięki czemu użytkowanie nawet kilka godzin nie sprawia problemu. Uroku dodaje jej także niebieskie podświetlenie. CM Storm Mizar. Myszka za około 150 zł. Posiada sensor uważany za najdokładniejszy na rynku. Mowa o Avago 9800. Rozdzielczość myszki to aż 8200 dpi. Działa dobrze na każdej podkładce i ma 7 programowanych przycisków. Gumowane boki zapewnią świetny chwyt. TTE Sports by Telmatic Teron. Myszka za 160 zł wyposażona w sensor Avago 9500 o wartości 5600 dpi. Ma 8 programowanych przycisków i świetne oprogramowanie. Jest bardzo wygodna i przyciąga wzrok oryginalnym podświetleniem. 5 ciężarków pozwoli dostosować wagę myszki do naszych upodobań. Genius Gila. Najbardziej zaawansowana myszka tego producenta. Kupimy ją średnio za 170 zł. Posiada wszystko, czego gracz potrzebuje do szczęścia. Sensor Avago 9800 zapewniający 8200 dpi, aż 12 programowanych przycisków, podświetlenie, system ciężarków i bardzo oryginalny wygląd. Gryzoń jest bardzo solidnie wykonany i wygodny. Q-Pad 5K. Bardzo precyzyjna myszka. Dysponuje sensorem o rozdzielczości 5040 dpi. Kosztuje niecałe 200 zł. Mysz posiada 7 przycisków, z czego 5 programowalnych. Największą zaletą myszki jest jej kształt. Jest bardzo wygodna i zapewnia podparcie dla wszystkich palców dłoni. Najlepsze myszki na rynku. Modele powyżej 200 zł. SteelSeries Sensei Row Heat Orange. Jedna z najlepszych myszek tego producenta, kosztująca około 200 zł. Występuje w kilku wersjach. Wersję Heat Orange wyróżnia błyszcząca powłoka i pomarańczowe podświetlenie. Świetny sensor laserowy zapewni dpi o wartości 5670. Myszka jest lekka i posiada duże ślizgacze wysokiej jakości, dzięki czemu po podkładce przemieszcza się bez wysiłku. Przyciski zaprogramujemy za pomocą aplikacji SteelSeries Engine, która umożliwia tworzenie zaawansowanych makr. Gigabyte Aivia Krypton. To duża mysz od firmy Gigabyte. Musimy za nią dać jakieś 229 zł. Myszka posiada zaawansowany i precyzyjny sensor zapewniający 8200 dpi. Przełączniki przycisków wytrzymują 10 milionów kliknięć, a przyciski myszki skonfigurujemy za pomocą programu Ghost. Mysz wyposażono w zaawansowany system doboru wagi i 2 zestawy różnych ślizgaczy. Rapu V900. O tej myszce niedługo będzie głośno. Jej cena wyniesie około 229 zł. Miałem okazję ją już przetestować. Uzbrojona w sensor Vipro, dysponuje rozdzielczością 8200 dpi. Myszka jest bardzo wygodna i wykonana niezwykle solidnie. Posiada programowane przyciski i ładne podświetlenie. Przy okazji jej design jest przemyślany, co przekłada się na wygodę użytkowania. Pod przyciskami znajdują się przełączniki firmowane przez Omrona. TTE Sports by Telmatic Level 10M. Myszka za około 270 zł. W dużej mierze wykonana z aluminium, projektowana wspólnie z projektantami z BMW. Dla jednych brzydka, dla innych piękna. Jednak bez wątpienia jedna z najoryginalniejszych myszek na rynku. Sensor zapewni 8200 dpi, a 7 konfigurowanych przycisków świetnie sprawdza się podczas gier. Ciekawostką jest, że myszkę możemy dopasować do swojej dłoni za pomocą dwóch śrub, zmieniając wysokość i kąt nachylenia myszki. Logitech G500. Klasyczna myszka za jakieś 280 zł. Model, będąc na rynku już ładnych kilka lat, chwalony przez wielu graczy. Jest to duża i bardzo precyzyjna mysz. Powstała także nowa wersja 500S. Model G500 posiada sensor pracujący z wartością 5700 dpi. Myszka posiada system ciężarków i programowalne przyciski. Dobre ślizgacze są atutem myszki, jednak najbardziej wyróżniają oryginalny wygląd. Myszka wygląda, jakby przetrwała wojnę. MadCat RAD 7. Wydatek rzędu 290 zł. Kiedyś myszka firmowana przez firmę Cytec, znana także jako Cyborg. Moim zdaniem najbardziej dziwna i niezwykła zarazem myszka na rynku. W zestawie otrzymujemy specjalny klucz i szereg wymiennych akcesoriów.
Konfigurować możemy kilka części myszki, dopasowując ją do swojej dłoni. Mysz pracuje z maksymalnym DPI wynoszącym 6400 i posiada programowalne przyciski. Występuje w kilku kolorach. Razer Taipan to wydatek 300 zł. Myszka posiada sensor 4G, operujący z wartością aż 8200 dpi. Mysz posiada uniwersalny kształt, jest porządnie wykonana i ma przyciski konfigurowalne w programie Razer Synapse. W sumie przycisków jest aż 9. Nie zabrakło także charakterystycznego dla Razera zielonego podświetlenia. Rokka Tion, najnowsze dzieło niemieckiego studia. Mysz kosztuje około 430 zł. W zamian oferuje niezwykle precyzyjny sensor R3 o wartości 8200 dpi, a także specjalną przepustnicę X-Celerator przydatną w grach. Myszka posiada aż 16 konfigurowalnych przycisków i niezwykle udaną rolkę 2D Titan Wheel. Gryzoń dla najbardziej wymagających graczy od Rokkata dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Dobrze, moi drodzy, widzieliście kilkanaście propozycji świetnych myszek. Większość z nich miałem okazję sam testować i mogę je spokojnie polecić, dlatego myślę, że będzie to dobry wybór w tej cenie. Oczywiście pamiętajcie, że są to tylko przykłady i myszki, z którymi ja miałem styczność. Nie oznacza to oczywiście, że inne myszki laserowe dostępne na rynku są w jakiś sposób gorsze, ponieważ dobrego sprzętu jest jeszcze sporo. Natomiast pamiętajcie o kilku zasadach, żeby dobrać myszkę pod własne preferencje, nie przepłacać i brać taką, żeby wystarczyła Wam na długi czas, a jednocześnie, żeby nie była przebajerowana. No bo po co dopłacać za coś, z czego nie będziemy korzystać. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przydał. Jeśli tak, to oczywiście będzie miło, jeśli zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie kanał i polecicie ten film swoim znajomym. Widzimy się niedługo w kolejnych poradnikach, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć!